Witam Państwa w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan Hannibal Lecter. Dzień dobry, panie Stanisławie. Pytanie dotyczy nas, Polaków. Czy według pana można wskazać jakieś cechy naszego narodu, które są absolutnie wyjątkowe i takie, które zdecydowanie są dla nas, Polaków, charakterystyczne? Serdeczne pozdrowienia. No, myślę, że nie. Wprawdzie Winston Churchill twierdził, że jesteśmy narodem lekkomyślnym, co no, miało pewne uzasadnienie, bo najlepszym dowodem naszej lekkomyślności było to, że jemu zaufaliśmy. No ale inne narody też bywały lekkomyślne, więc nie jest to jakaś cecha wyjątkowa. Moim zdaniem nie. Jan Nowak. Co pan sądzi o Prusach? Było to swego czasu najbardziej zmilitaryzowane państwo świata i jako jedno z pierwszych zagwarantowało poddanym dostęp do edukacji. No bo to był jeden z elementów militaryzacji tego państwa. Państwo przejęło na siebie wychowywanie obywateli od dzieciństwa, żeby potem oni byli takimi dobrymi żołnierzami, żeby byli ukształtowani od dziecka. No i nie bez kozery, kiedy wojnę francusko-pruską wygrały Prusy, to tacy wnikliwi obserwatorzy mówili, że tę wojnę z Francją wygrał pruski nauczyciel ludowy. No ja się zgadzam z tą oceną. Pan Zibi Mark. Czy niektóre z pytań, na które odpowiada pan na kanale, są w rzeczywistości pańskiego autorstwa? Nie, żadne. Ja w ogóle nie układam. Ja w ogóle nie mam wpływu na to, jakie pytania otrzymuję od redakcji ASME. Ja tylko na nie odpowiadam, a czasami jestem zaskakiwany pytaniami. Żadne pytanie nie jest mojego autorstwa. Pan Artur Sabatowicz. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy nie sądzi pan, że propozycja Bidena dotycząca ewakuacji Zełenskiego była ustawką, której Zełenski miał teatralnie odmówić i w jednym skoku stać się bohaterem? No bo jakże inaczej prowadzić wojnę do ostatniego Ukraińca bez bohatera na czele? Pozdrawiam, Artur od figurki kukuńka. Ach, dziękuję za figurkę kukuńka. Nie uważam, żeby to była ustawka. Uważam, że zarówno rosyjski wywiad wprowadził w błąd Putina co do zdolności obronnych armii ukraińskiej, a i amerykański wywiad nie bardzo te zdolności doceniał, mimo że tam wyfutrował Ukraińców w broni, wyszkolił i Amerykanie ich wyszkolili, to jednak spodziewali się, że będzie blitzkrieg i na wszelki wypadek chcieli ewakuować Zełenskiego, żeby utworzyć jakiś rząd na uchodźstwie, który zachowywałby pewną ciągłość. Bo okazało się, że wszyscy się pomylili, że żadnego blitzkriegu nie było, w związku z tym pan Włodzimierz Zełenski miał okazję się wykreować na bohatera. No i teraz już jest. Pan Krzysztof Kwaśniewski. Czy sądzi pan, że zebranie wszystkich afer i mniej znanych faktów o polskiej polityce w jedno miejsce byłoby dobrym pomysłem? Czy poprawiłoby to debatę publiczną, gdyby każdy mógł w każdej chwili znaleźć wszystkie porażki swojego przeciwnika? No nie, w ogóle to ja uważam, że to jest, kto by tam, to przygnębiająca strasznie by to była lektura. A poza tym, na czym by polegała debata publiczna, gdyby każdy mógł w każdej chwili znaleźć wszystkie porażki swojego przeciwnika? No to debata publiczna by się sprowadzała do sporów o różnicę łajdactwa, więc to nie poprawiłoby jej jakości. O, w tej chwili taką debatę mamy, gdzie ci nasi mężykowie stanu się spierają o różnicę łajdactwa.
w ogóle nie dyskutują o problemach państwa, już przestały ich. No inna rzecz, że oni mają zakazane zajmowanie się prawdziwą polityką, w związku z tym koncentrują się na takich pierdołach jak spory o różnice rajdactwa. Petrus Anonymous. Panie Stanisławie, proszę powiedzieć, co pan myśli o wpływie rewolucji kulturowej i cywilizacyjnej, którą zapoczątkował Luther. No, ta rewolucja, którą zapoczątkował Luther, czyli reformacja, doprowadziła do fiaska, znaczy do końca pewien eksperyment polityczny, który w postaci takiej społeczności chrześcijańskiej. Ta społeczność chrześcijańska się rozleciała i skutkiem, ubocznym skutkiem tej rewolucji reformacyjnej były państwa absolutystyczne, takie no, dyktatury monarchiczne. Więc no, to taki miała ta wpływ. A jeszcze w dodatku, ponieważ niezależnie od intencji Lutra, bo ja jego intencji nie znam, tam nigdy w duszy u niego nie byłem, to reformacja doprowadziła do tego, że reformacja i demokracja doprowadziły do tego, że teraz ludzie uznali, że mogą sobie wybierać takiego Pana Boga, jakim bardziej pasuje. Więc moim zdaniem reformacja miała wpływ destrukcyjny na cywilizację łacińską. I dziwię się, że Kościół katolicki wziął udział w takich uroczystych obchodach 500-lecia reformacji. Jakiś instynkt samobójczy tam w tym Kościele katolickim też zaczyna się pojawiać. Pan Mateusz Kapała. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy zna pan twórczość Fryderyka Chopina? Jeśli tak, to jak ocenia pan jego wkład przez swoją muzykę w podtrzymywaniu ducha polskości w naszym uciemiężonym narodzie? No ja nie jestem znawcą twórczości Fryderyka Chopina. Niektóre utwory tam pamiętam, innych nie. Jedne mi się podobają, inne mniej mi się podobają. Natomiast ja uważam, że muzyka ma charakter kosmopolityczny, a te takie przypisywanie Chopinowi, że on tutaj ducha polskości w naszym uprzemiężonym narodzie podtrzymywał, to no nie wiem, pisał mazurki tam jasne i polonezy, ale czy to podtrzymywało ducha polskości? Nie jestem pewien. Mówię, muzyka ma charakter kosmopolityczny. Ale mogę się mylić, bo mówię, nie jestem znawcą muzyki. Gdybym był złośliwy, to bym powiedział, że mam pierwszy stopień muzykalności. Rozróżniam, kiedy grają, a kiedy nie, ale aż tak źle ze mną nie jest. Pan Karol K. Witam pana redaktora. Pytanie pierwsze. Jak pan sądzi, w jakiej rzeczywistości odnajdą się po obecnej zawierusze Ukraińcy, kiedy wojna czy też operacja specjalna dobiegną końca? Mam na myśli sytuację polityczno-gospodarczą. Czy ten kraj nie pogrąży się czasem w gorszej korupcji od tej już mu znanej? No i czy nie stanie się kolejnym Bantustanem? No to zależy od wyniku tej wojny. Stany Zjednoczone niedawno zdradziły taką intencję, że one by chciały Ukrainę przekształcić w taki Izrael Europy, to znaczy w taki niezatapialny amerykański lotniskowiec w Europie Wschodniej, tuż pod nosem Rosji. No i w tej sytuacji to oczywiście korupcja by się rozwinęła na skalę trudną do wyobrażenia, bo na Ukrainę spłynęłyby w związku z tym spłynąłby deszcz złota, może nie amerykańskiego, ale wszystkie bantustany europejskie by zostały zmuszone przez Stany Zjednoczone do finansowania tego lotniskowca, do partycypowania w budowie tego lotniskowca. No i oczywiście nawet przy przeliczaniu sum
jakie by tutaj wchodziły w grę, to z samego kurzu, jaki powstaje przy przeliczaniu takich sum pieniężnych, to można fortuny wykrawać. No to i jak można, to by były wykrawane. A jeżeli Ukraina by została, że tak powiem, państwem upadłym, to znaczy gdyby nastąpił rozbiór Ukrainy, jej odcięcie od Morza Czarnego, no to myślę, że korupcja by była jedynym sposobem rządzenia, czyli tak czy owak sierżant Nowak. Kiedy wojna, czy też pytanie drugie, kiedy wojna, czy też operacja specjalna dobiegną końca, myślę, że Ukraińcy zrobią osobisty rachunek i znajdą ich pewne refleksje, jak doszło do tego wszystkiego, kto się do tego przyczynił, no i ostatecznie kto pomógł, a kto skorzystał na obecnym konflikcie. Jak wiadomo, teraz do wszystkich się uśmiechają, ale czy dalej tak będzie, gdy nastanie pokój bądź zawieszenie broni? Pozdrawiam i zdrowia życzę. Dziękuję za pozdrowienia. No to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Myślę, że tak czy owak ukraińska bezpieka weźmie wszystkich tak mocno za mordę, że tam będą najwyżej w czterech ścianach te rozrachunki osobiste robić, natomiast żadna taka tendencja się nie uzewnętrzni. I zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. Andrzej, szanowny panie Stanisławie, czy bardziej panu odpowiada idea Polski Piastowskiej, czy idea Jagiellońska? No, nie bardzo rozumiem, na czym polegała idea Polski Piastowskiej. To, ta idea Polski Piastowskiej to powstała po II wojnie światowej w związku z przesunięciem przez Stalina Polski ze wschodu na zachód, no i tam wtedy to prastare ziemie piastowskie i tak dalej, no i to Polska Piastowska, Polska Jagiellońska. Idea Jagiellońska polegała na, to była idea mocarstwowa i polegała na tym, że Polska starała się i to przez, z dobrym skutkiem przez prawie 200 lat, czy przez 200 lat odgrywać rolę mocarstwa regionalnego w każdym razie, a właściwie europejskiego. Więc moim zdaniem żadnej idei piastowskiej nie ma, tylko to mówię, to był propagandowy taki trik, który miał tu uzasadniać, że tak powiem, że powinniśmy być szczęśliwi, że teraz, tak zresztą tacy, no, Stanisław Stomma na przykład, jak po tutaj po Jałcie, to on tu powiedział, że teraz będziemy ideę piastowską realizować. No to, no, idea piastowska na czym polegała? Że musimy się trzymać Rosji, bo jak nie, to utracimy prastare ziemie piastowskie. No i tyle. Niemcy nam je odbiorą. Tu zresztą zawsze jest szansa, że to się stanie. Lidia. Jaka jest szansa i co musi się jeszcze wydarzyć, by Unia się rozpadła bądź zmieniła się o 360 stopni? No jako 360 stopni, to znaczy, żeby się nie zmieniła, żeby wróciła do punktu wyjścia. Jaka jest szansa, żeby się rozpadła? Moim zdaniem taka, że jeśli Niemcy dojdą do wniosku, że już nie muszą utrzymywać tej fikcji tam w postaci Unii Europejskiej, te wszystkie drgnały, że to wszyscy ludzie będą braćmi i tak dalej, no to wtedy Unia się rozpadnie i to bez żadnego huku, bo wystarczy, że Niemcy przestaną, zapomną spłacić składkę i wtedy ci wszyscy wielcy mężowie stanu z Brukseli będą musieli wrócić do chałupy, bo nie będą mieli czym zapłacić za hotel i restaurację i tak się to skończy. Lach Anonim. Co się stało, że wypadł pan z czołówki ruskiej agentury? No to nie wiem, no widocznie za słabo się staram. Teraz na pan Sykulski się wysuwa na czoło jeszcze, nie wiem, a pan Piton się wysuwa na czoło, pan Sykulski. No, poseł Braun oczywiście
no ja w starciu z takimi tuzami to takich wielkich szans nie mam. No ale jak to mówią ruscy agenci, rad starać za wasze wysokobłaherodie. Także Jasiek Zacharski. Dzień dobry, panie Stanisławie. Czy uważa pan, że igraszki na Ukrainie to wstęp do III wojny światowej? No, nie wykluczam tego. To jest bardzo prawdopodobne. I DEF 110. Dlaczego Rosjanie nie bombardują dróg zaopatrzenia wojsk ukraińskich, zachodni sprzęt wojskowy, drogi lądowe i tory kolejowe w pobliżu granic? Czy chcą, żeby ten sprzęt napływał dla celów badawczych, szpiegostwo przemysłowe? Są doniesienia, że zdobyczne uzbrojenie wysyłane jest do Teheranu. No, nie wiem. Myślę, że nie dlatego. Tylko dlatego, że obydwie strony, to znaczy Amerykanie i Rosjanie, starają się utrzymać tę wojnę pod kontrolą. I dlatego Amerykanie na przykład nie wysyłają Ukraińcom broni ofensywnej, tylko defensywną. No, a Rosjanie powstrzymują się przed niszczeniem linii kolejowych i niszczeniem transportów uzbrojenia. To jest właśnie dziwna wojna, której ja nie rozumiem, dlatego że no tylko tym mogę sobie tłumaczyć, że tu kopsamy się, ale że tak powiem po kostkach, ale nie wyżej. Kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. Tak to interpretuję, bo normalnie, jak ktoś prowadzi wojnę, to w pierwszej kolejności niszczy centra kierowania państwem, niszczy właśnie infrastrukturę, nie dopuszcza żadnego dopływu uzbrojenia z zewnątrz po to, żeby wrzucić wroga na kolana, możliwie z najmniejszymi stratami własnymi. Putin się tak nie zachowuje. No i zobaczymy, czy nadal będzie prowadził taką dziwną wojnę, czy nadal będzie powściągliwy, czy nie. I tym pytaniem kończę ten cykiel pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem. Do następnego cykielu.